Cześć, jak się macie? Tutaj PLK Damian, witam was w kolejnym odcinku FIFA 15 Ultimate Team. Dzisiaj ważny mecz, ponieważ muszę albo zremisować, albo wygrać. Ostatnio udało mi się zdobyć te dwa zwycięstwa w lidze, więc wypadałoby kontynuować tą dobrą passę i wyjść jak najszybciej z ligi numer 8. Dlatego też po prostu wyszukajmy przeciwnika. Mam mniej monet, ponieważ zrobiłem sobie taki tani skład z ligi francuskiej, ale go zademonstruję jak już ósmą opuszczę. Czyli po tym meczu, oby. No tutaj właściwie ten skład możecie sobie zauważyć, jednak kupiłem sobie Wellingtona. Dlaczego nie? Legenda, legenda, smutno aż się patrzy, oczywiście legenda pod względem futa. Smutno się patrzy na taką non-rare kartę w dodatku srebrną z ratingiem 70, ale takie jest życie. Dobra, to będzie dobry start, 1-0, jednak spokojnie, nie jestem rozgrzany, to dopiero pierwsza minuta. Moi obrońcy jeszcze nie żywi tak samo jak ja, więc jak najbardziej rozumiem stratę tej bramki. Piękna wymiana podań, rozszara i w tempo, mamy ruletkę, mamy dośrodkowanie Delfeu! Nie, główki nie są jego mocnym punktem. Przywilej korzyści, bo prawie że kogoś tam zdokautowałem. Oczywiście, zawsze ja. Bez offside'u, teraz naprawdę nie można tego zmarnować. Rodrigo! Dobi! Pusta bramka! Podanie! Czerci! Nie ma gola! Piłka odbiła mu się od kolana. No ja się dziwię, że kurde, jest taki wynik, jak ja nie potrafię po prostu akcji wykończyć. Nie mam pomysłu na rozwiązanie tego, dlatego też Christy to mięciutko. Walcz! I kontratak będzie 1-0, jako że wysłałem. Dobra. Ha! Wiedziałem, sprowokowałem go. Troszeczkę tak bramkarzem do przodu i co? Już nie wiedział co robić. Czerci, on jeszcze wierzy. Rodrigo! Nie! Koniec, zostajemy w ósmej. Chyba, że jeszcze jedna akcja. Czerci! Jak? Dlaczego? Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Mecz do wygrania na lajcie. Ale oczywiście coś musiało nie grać, nie było tego wykończenia i w związku z tym bam! Mnóstwo sytuacji podbramkowych, byłem w jego polu karnym milion razy i przez co przegrywam przez cholernego gola w pierwszej minucie, ponieważ nie potrafiłem bronić, świetnie! Dobra, tak to wygląda, moją molą Braithwaite, Grosicki, Kondogbia, Trecho, Moutinho, Bedimo, Djiloboji, Abdenur, same świetne nazwiska, Aurier i Agassa na bramce. Boję się mieć tego bramkarza, no ale trzeba zaryzykować. To jest ciekawa karta, srebrna, ale wziąłem go dlatego, że ma dobre tempo. Miałem jeszcze Gurkufa, tylko jest wolniejszy, ale też niezły. W tego zawodnika wierzymy i za niego trzymamy kciuki. Coś dużo Polaków spotykam strasznie w tej grze, więcej niż ostatnio. I mamy składzik z BPL, Tarapt. No, ciekawie jak się spisze. Ciekawe jak się spiszy, nieciekawie. Oby jak najgorzej, Theo Walcott. Ach. Grosicki, dobre przypadkowe podanie. Braithwaite, pierwszy strzał, gol! Doskonała bramka duńskiego napastnika. No, jest po raz pierwszy w FIFA, po raz pierwszy w moim zespole. Jak widzimy, z pięknej strony się pokazuje strzał z 17 metra albo 18. Fart, bo od słupka, ale gol to gol, Rudy tego nie wybronił. I dobrze. I tak a propos pytania w komentarzu pod moim ostatnim filmem, a propos przyszłej, znaczy wielkiego jakiegoś nazwiska w zespole, no to najbardziej popularną decyzją było po prostu nazwisko Mario Balotelli. No, nie jest nawet taki drogi, więc jak wygram ligi, no to naprawdę szybko to pójdzie. Lukaku! Wow, nie trafia jednak. To uderzenie było po prostu atomowe. Lukaku! Belg tego nie marnuje. 1-1. Jedna szybka kontra i przeciwnik wchodzi do gry. Nie, to nie jest mój plan, więc wypada jakoś wreszcie odpowiedzieć. Ależ podanie tutaj przeszło przez obronę. Zaraz trzeba zwolnić. Na przykład tak, dośrodkowanie Braithwaite! Nie trafił, jeny! Nie trafił! Ja już widziałem piłkę w siatce, bo przecież bramka była, no właściwie pusta.
Kamil Grosicki, wiele w jego nogach w tym momencie. Jest już, będzie pole karne. Grosicki, jak on to obronił! Wow! Apeluję o powtórkę, no kur... Dobra, to było normalne takie. Jednak teraz, Moutinho, dośrodkowanie! Jeszcze... Aurier, no spróbujmy! Yeah, taki opadający liść, a tutaj Rudy sobie po prostu broni. Nie tak sobie to wyobrażałem. Dlatego zagrajmy ostatni mecz jednak z Rodrigo. Trzeba po prostu wygrać i te 3 punkty zgarnąć. Spójrzmy na stronę pozytywną, meczu nie przegrałem. Jej! Ulala, to jest jeszcze lepsza wersja. Rodrigo Espo, Chicharito, napastnik. O, i zobaczymy jak się spisuje ten brazylijski bramkarz, Diego Alves. O cholera, albo jest świetny, albo beznadziejny. Gabi, bardzo, ale to bardzo odważnie, prosto w Alvesa. No cóż, ta interwencja wymagała naprawdę wielkiego wysiłku. No jeśli De Marcos nie może dogonić piłkarza, to naprawdę jest to coś... coś szybkiego. Rodrigo, pole karne, strzał obok bramki. Aj, no to już było naprawdę nie fair. Deulofeu prawie, że sam sobie tą piłkę wystawił. Adriano. A, myślałem, że przejdzie do jakiegoś driblingu. Nie, nie, nie. No właśnie. Troszkę się Martinez tutaj, że tak powiem, zapędził. I to będzie. Nie, nie ma gola. Gola nie ma. O kurde. No, człowiek się po prostu nie może spodziewać, że taka piłka przejdzie. No, nie ma tego pięknego wykończenia. Chicharito i jest 1-0. 37 minut dominacji tylko po to, by stracić gola. Ach. No nie. Ja zacząłem faulować, no... No patrzcie. De Sanctis, o, nie obronił. 2-0. El Sharawich, to będzie szybka odpowiedź, oczywiście prosto w okienko i Stefan zdobywa pierwszą bramkę. Nie było to tak, że biegłem od razu, tylko tu jakieś podanie, nawet sztuczkę zrobiłem i dobrze się wystawił Faraon. Gol to gol. Też tak dzisiaj oberwałem, więc nie będę naprawdę jakiś litościwy. Wow, dobra obrona. Niestety jeden z moich zawodników padł. Rodrigo. On bierze sprawy w swoje nogi, trochę tutaj się zawahał, ale nadal kontynuuje swój rajd. Jest podanie, Sharawi. Jest przejście do środka, ktoś mi stanął na drodze, Stefan El Sharawi. Dobitka i Alves broni. Chicharito 3-1. Nie narzekam, bo on bardzo dobrze główkuje. Jednak, gdzie była moja obrona? Rodrigo to po prostu musi skończyć się golem. 3-2, jednak za późno. On to wykończył w swoim stylu. Mam tylko około 8 minut. De Marcos motorem napędowym. Jest podanie. Wellington! Słupek! 3-2. 1. A gdzie ty się łapiesz? Gdzie ty się łapiesz? No. Ta kamera zdecydowanie lepsza. Ach. Co mogę powiedzieć? Nic, po prostu nic. Dobra, zaszalejemy, muszę otworzyć brązową paczkę. Liczę na to, że trafię tutaj kartę leczenia, ponieważ Marquisio mi się kontuzjował i... no niestety nie trafiłem. Ale możemy zaszaleć jeszcze raz, bo i tak ta noga dużo kosztuje. Szał paczek, wow, już 20 paczek i BUM! Jest leczenie, dziękuję, i Saganowski, wow. I tutaj Lafone jakiś, dużo... 2 srebrnych w brązowej paczce tak w ogóle. Ciekawie, ciekawie. Ale herb. Ja. Czysta Rosja. Gdyby nie to, że to jest kurde pisane cyrylicą, to normalnie bym sobie to ustawił jako herb. Bo wygląda świetnie. Żeby się nauczyć grać, muszę grać, więc kosztem waszych uszu oraz oczu przegrajmy ze składem, który ma 46 zgrania. Ale defensywę to... Ale sobie karty wypożyczył. Ja.
mój ostateczny sprawdzian. Czy przegram z takim składem i już tutaj ponownie? Coś przez co zostałem w lidze ósmej, czyli akcja na samym początku. Defensywa mojego przeciwnika jest bardzo, ale to bardzo solidna. Oby żaden handicap mnie tutaj nie uderzył i zobaczmy. Dobra, to jest Bedimo. Bardzo szybki, dobry obrońca, którego sam posiadam. Więc rozumiem to, co się przed chwilą wydarzyło. Muszę zacząć grać prościej. Ta gra jest prosta. Kurde, wystarczy biec po prostu na pałę. Czasami zmienić kierunek i voilà, zdobywasz gola. David Luiz, no podobno jest mniej groźny, więc Cherchi. Dobra, najprościej jak się da. O to chodzi. Gola nie ma, nie było również spalonego. De Lofeu zmarnował naprawdę dogodną okazję. De Lofeu, dawaj, wykończmy to. Dobitka, co tu się dzieje? Nie ma gola. De Marcos jeszcze będzie wbiegał, główka. Ach. Doskonała piłka, trzech obrońców skupiło się na jednym z moich zawodników. I to jest gol, Szarawi, dobitka, nie! Nie ma opcji. Oto Marquisio, kreatywnie, zagranie, przed pole karne, gola nie ma, Rodrigo, 1-0. O jeny, okropnie, no po prostu okropnie. Jeśli się nie mylę, to Tunezyjczyk oddawał strzał. Zobaczmy powtórkę, tak jest, to był Chikawi. Bądź co bądź dobre uderzenie, no i dobrze, że był tam Hiszpan. 1-0, jej. O jeny. Okej, dobra. Strasznie mi się podoba, jak ta piłka po prostu klei się bramkarza w takich sytuacjach. Coś pięknego. Rodrigo! I czy trafi? Cholera. Rodrigo. Nie no, ten Rui Patricio to jest z innego świata. Nic przez niego nie przechodzi, prócz tego jednego strzału. Choć właściwie nie, to było na pustą, więc... O! Może jednak, może... Nie mam pojęcia, co tam robił Barzagli, ale i tak nie trafił. Boże, co za parodia, tragedia, kurde, brakuje mi określeń na to, jak beznadziejny jestem. Z takim składem 1-0. Przecież to ukamieniować mnie powinniście. Jeny, Marquisio. Zawodnik tego meczu, no miał kilka dobrych podań. Okej! Więc widzicie, 27 strzałów, w dodatku 15 celnych, 54 posiadanie piłki. Jednak jeden gol. Wiedziałem, że trochę tych strzałów było, ale nie, że aż tyle. No cóż, dobra, liczy się to, co widzimy w tym momencie. 3 punkty wpłynęły na moje konto. I okej, żeby nie zakończyć tego odcinka tak tragicznie, stwierdziłem, że rozegram sobie jeden meczek na luzie, bez komentarza, na żywo, również w lidze ósmej, więc ponownie trafiłem na słaby skład, jednak w tym momencie posiadał on Ronaldo, co sprawia, że no skład jakoś tam staje się lepszy, jednak dobra, kilka razy się go przestraszyłem, jednak mimo tego byłem w stanie zdobyć bramkę. Tutaj pięknie zaasystowałem. Wiem, było niestety 1-1. Jednak dokonałem pewnego zakupu. Za 900 monet kupiłem to zespół Ronaldinho. Wreszcie ogarnąłem ten dribbling i w tak piękny sposób, kurde, Rodrigo ślizgał się niczym na łyżwach przez obronę. Tutaj pierwsza bramka Ronaldinho. No, bez szału, była to zwykła główka. Ale ten zawodnik ma coś niezwykłego w grze, co sprawia, że naprawdę... Jest szybki, jego skille wychodzą super, no i ogółem jest świetny. Tutaj ogarnąłem, że przeciwnik już nie gra, poddał się, więc tak, zdobyłem taką fenomenalną bramkę. Tylko jaki skład z Ronaldinho by wypadałoby wykombinować, powtarzam słowa. Tutaj super ride przeciwko przeciwnikowi, który nie gra. Tylko jest problem, bo nie ma żadnego jakiegoś super brazylijskiego napastnika. Tak, no chyba, że kogoś bym tam wykombinował z ligi właśnie meksykański, jednak w taki sposób mecz się zakończył, ja 3 punkty zgarnąłem, wygrana 5-1 i na dzisiaj to jest już ostatecznie tyle. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia pojutrze, cześć!